Szczęść Boże, Krzysztof Róż, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Kampania wyborcza powoli dobiega końca. Dzisiaj była debata telewizyjna między premier Ewą Kopacz i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beatą Szydło, kandydatką na premiera. Jak trafnie zauważono, któraś z tych pań będzie szefem rządu po wyborach, czy prawdopodobnie będzie szefem rządu po wyborach. I od tego tematu zaczniemy rozmowę z naszymi gośćmi, a w studio witam panią senator Izabelę Klot, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam szczęść serdecznie. Boże, szczęść Boże Państwu. Dla jeszcze tylko porządku Śląsk, Rybnik. Tak. I pan poseł Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem Mazowsze, szczęść Boże, województwo mazowieckie. Tak. Siedlecko-Ostrołęckie. Tak. To dawny, tak, województwo siedleckie-ostrołęckie, a teraz Mazowsze, duże Mazowsze. Zacznę właśnie od debaty. Czy ta debata czymś Państwa zaskoczyła? Pani senator. No to rzeczywiście ta debata pokazała ogromną przepaść, jaka jest pomiędzy naszą kandydatką na premiera, panią Beatą Szydło, a z drugiej strony Ewa Kopacz, która używała cały czas tych samych argumentów, które już po prostu nie działają na ludzi, które już żadne straszenie Prawem i Sprawiedliwością już po prostu nie działa. Ona dalej szła w ten tryb, który jej chyba podpowiedział rzeczywiście pan Michał Kamiński, ale myślę, że pani Kopacz spróbuje coś innego? No liczyłam tak, liczyłam jednak na to, że to, jak to się mówi, będzie nowa narracja. Będzie tak? To trochę inaczej, natomiast rzeczywiście Beata Szydło pokazała naprawdę wielką klasę, wielką godność na najwyższym poziomie. Ta różnica w tej chwili między Beatą Szydło i Ewą Kopacz jest ogromna. Panie pośle? No, różnica się powiększyła znacznie po dzisiejszej debacie. Przede wszystkim Beata Szydło nie tylko próbowała, ale realizowała merytoryczną część debaty, czyli cały czas mówiła o programie, o konkretach. Natomiast nie wiedzieć czemu pani premier Kopacz wyskakiwała z tą konstytucją jakąś wyimaginowaną w każdym temacie. Jak o gospodarce, to ona o konstytucji i tak w koło. No jeden temat przygotowany i to jeszcze nie trafnie, nie powinien. To jest wielki minus dla pani Kopacz. Więc tu widać ogromną różnicę. Debata merytoryczna, konkretny program, proponowane ustawy, rozwiązania, nie jakieś tam nie wiadomo jakie fantasmagorie, to co Platforma w tej chwili prezentowała. Tak, i to co zobaczyliśmy chociażby po debacie, bo to też było warte zobaczenia. Chciałem o to zapytać, bo twarz Ewy Kopacz i pani marszałek po prostu pokazywała, kto jest autentycznie zwycięzcą naturalnym. One po prostu były smutne, one były załamane. Natomiast Beata Szydło w otoczeniu młodych z pełnym wigorem, energią, mocą, autentycznie. Ja myślę, że dzisiaj Duch Święty czuwał nad Beatą Szydło. Panie pośle, bo pan jest bliżej sztabu, więc chciałem zapytać o tą rzecz. To było od początku planowany taki był scenariusz, że będzie to wejście mocne, bo to też podkreślali komentatorzy przed debatą, przed samą debatą, że pani premier przyjechała w otoczeniu działaczy, a pani prezes Szydło wyszła z autokaru w tłum sympatyków Prawa i Sprawiedliwości i potem po tej debacie też. Znaczy tutaj przygotowaliśmy jak gdyby wspólne wejście z tego względu, że nauczeni doświadczeniem, już teraz można powiedzieć, debaty Andrzeja Dudy i Komorowskiego, kiedy to tam Hadacz, najemnik Komorowskiego, zaatakował i Dudę i tych wszystkich, więc no nie chcieliśmy, żeby do takich incydentów dochodziło, stąd jak gdyby większa grupa pojechała, zresztą bardzo chętnie młodzi ludzie, w ogóle jak mówiliśmy, że kto chce jechać, to by tysiące było chętnych, więc to i tak trzeba było bardzo ograniczać, bo telewizja nie chciałaby wpuścić takiej ilości, więc to wyszło jak gdyby tak jak myśleliśmy i stąd taka zachęta tych młodych ludzi. Młodzi ludzie bardzo chętnie chcieli pojechać i myślę, że to wyszło tak w sposób naturalny, ale tak wychodzą wszystkie spotkania pani prezes Beaty Szydło. Jeśli ona jeździ w teren, przychodzi setki ludzi, a nawet tysiące. Czasami teraz już może zima, to tak, no jesień to na powietrzu, ale trudno, ale we wrześniu, w sierpniu jeździłem, na wielu spotkaniach byłem z panią prezes Beatą Szydło. Tłumy ludzi, pani prezes śmiało wchodzi między ludzi, rozmawia, nie boi się. Nawet trudnych pytań, bo też czasami takie padają, ale naprawdę czuję to, co ludzie myślą i to jest najważniejsze. A czy Państwa zdaniem ta debata, ona jakoś w znaczący sposób wpłynie na preferencje wyborcze Polaków? Ja myślę, że przede wszystkim ci, którzy dzisiaj oczekiwali na tą debatę i nie byli jeszcze pewni do końca, to ta debata, myślę, jednak spowoduje to, że tą pewność uzyskają i zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo myślę, że pani
Ewa Kopacz kompletnie nie była przekonująca, była po prostu nieszczera, była nieuczciwa. Tak jak powiedziałam, wyciągała jakieś takie brudne argumenty, które nijak się miały do tych ważnych spraw, którymi żyją dzisiaj Polacy. Polacy jednak rzeczywiście żyją sprawami gospodarczymi, społecznymi, a pani Ewa Kopacz o zupełnie innych sprawach. Także sądzę, że ta debata dzisiaj, chociaż komentarze jak tam w tych innych mediach były po debacie i przysłuchiwałam się, to wiadomo, również ustawione były, bo w niektórych stacjach jest dalej ustawka, ale myślę, że ta ustawka naprawdę już nie działa na ludzi. Ja też rozmawiam, chodzę po targach, dzisiaj byłam w Wodzisławiu Śląskim, wczoraj w Rybniku, w Czerwionce Leszczynach, no i tam rozmawiam z ludźmi. No ludzie chcą jednak zmiany, bo widzą to, że Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program. Ma program taki, który rzeczywiście doprowadzić do tego, że każdy Polak będzie miał równe szanse, bo to jest, o to chodzi. Panie każdy pośle... Polak ma mieć szanse godne tego, by żyć no tak jak normalnie, po ludzku człowiek powinien żyć, powinien mieć mieszkanie, powinien mieć godną pracę, powinien lepiej zarabiać. Ewa Kopacz to ma tylko w haśle. My to mamy w projektach już przygotowane. Panie pośle, właśnie pan spodziewa się jakichś, nie wiem, dużych różnic czy dużych tąpnięć w sondażach po tej debacie? One pewnie, te sondaże jutro, pojutrze będą się ukazywać. To znaczy one pewnie dużych różnic nie będzie, ale dlatego, że ci zdecydowani wyborcy to myślę, że już tak wiele nie zmienią swoich poglądów, natomiast no, jest około 10% w sondażach niezdecydowanych, ale też te osoby, które do tej pory deklarują swoje wsparcie tych mniejszych partii, być może niektórzy z nich się zastanowią, czy warto no, rozdrabniać głosy na małe partie, czy nie warto w tym momencie poprzeć Prawa i Sprawiedliwości, więc oczekuję, że będzie to wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No jak duży, trudno powiedzieć, ale kilka procent może być i to może być ten decydujący moment, kiedy możemy uzyskać samodzielną większość. A czy wtorkowa debata z udziałem już no, większej liczby komitetów, tych wszystkich ogólnopolskich, ona coś wniesie do kampanii? To szczerze mówiąc to nie sądzę, bo to jest już za dużo osób, to jest 8 partii. Ja pamiętam tą debatę, kiedy był Andrzej Duda na debacie wszystkich kandydatów, to tak naprawdę nie można wtedy merytorycznie rozmawiać. To jest tylko wizerunek pokazać. No w zasadzie tak, bo dzisiaj, zmieni, właśnie no. Dzisiaj były dwie osoby, godzinę trwała debata i tak naprawdę to też były pewne hasła, bo minuta, półtorej na odpowiedź, prawda? Tak. No, to było takie też, no, nie za bardzo można było się wypowiedzieć. Zresztą no, trudno było oczekiwać, żeby debata trwała dłużej. Tu jak rzeczywiście ośmioro to będzie kandydatów. To jest nic nie zmieni. Bardziej, że rzeczywiście w wielu momentach pani prezes Beata Szydło musiała prostować panią Ewę Kopacz, więc nie dało się od razu odpowiedzieć na to pytanie, ale jednak odnieść się do tego mnóstwo poprzedniego, kłamstw było, bo te przekłamania po prostu były karygodne. To się tak rzeczywiście nie powinien premier rządu w taki sposób się zachowywać. Natomiast Beata Szydło wykazała siłę spokoju. To co jest jej też takim naturalnym atutem. Znamy ją, jest naszą koleżanką i wiemy, że ona zawsze właśnie była spokojnie potrafiła również realizować właśnie te cele, czy w Komisji Finansów razem z kolegą. Również ja w poprzedniej kadencji też byłam członkiem tej komisji. Poznałam pracę Beaty Szydło naprawdę solidnie, spokojnie, pracowicie i myślę, że dla dobra wszystkich mieszkańców Polski, wszystkich. Tutaj było też sporo przekłamań pani premier Ewy Kopacz. Mówiła o tym, że nasze deklaracje wyborcze to ponad 50 miliardów, zrujnujemy budżet. Mówiła, że nie potrafimy liczyć, więc no, jutro będziemy przedstawiać pewnie na konferencji prasowej te wyliczenia. Wielokrotnie się Platforma kompromitowała. Kiedyś pani poseł Mucha wyszła i powiedziała, że 500 zł na dziecko to będzie kosztować 50 miliardów. Ja pokazałem tabelę, 22 miliardy. Tyle jest sprawdzone, rocznik statystyczny przyznali, ale rzeczywiście niewerbalnie. Tak. I to samo z tym, no, to nie są te pieniądze. Oni naprawdę nie są absolutnie przygotowani. Mają swoje propozycje, które żadnych konkretów nie posiadają. Krytykują nasze całkowicie bez sensu, absolutnie pozbawione logicznego myślenia i rachunków matematycznych. No, to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby pani premier takie rzeczy opowiadała. Ja wczoraj spotkałam się również z Solidarnością Służby Celnej i tam mi mówili, jak wyłudza się, tak, jak w jaki sposób, w prosty sposób tak. Można z dnia na dzień dosłownie zaoszczędzić 20 miliardów i to jest do zrobienia. Przekonali mnie panowie, naprawdę są wyliczenia, są materiały, opracowania. Byłam pod wielkim wrażeniem w ogóle tego, jak oni są przygotowani również po to, żeby
po prostu no właśnie, dać... A służba celna zajmuje się akcyzą między innymi. No właśnie, jest, o tej akcyzie mówiliśmy wczoraj. 20 miliardów budżetu, można z dnia na dzień zaoszczędzić dla budżetu państwa. Także to pewnie moglibyśmy jeszcze o tej debacie rozmawiać długo, natomiast chciałbym zapytać państwa o jedną jeszcze rzecz bardzo ważną, bo w tej kampanii może mało się o tym mówi, ale ja chciałem przejść do spraw pakietu klimatycznego, który dotyczy też niestety i rolnictwa. Pan poseł Kowalczyk jest członkiem Komisji Rolnictwa, więc i pracował w resorcie rolnictwa, więc doskonale jest znany, ale pakiet klimatyczny to przede wszystkim energetyka, górnictwo. Pani senator, jakie są nastroje na Śląsku? Oj, nastroje na Śląsku są złe. Ja absolutnie się nie cieszę z tego, że są tak złe, bo wolałabym, żeby rzeczywiście ludzie na Śląsku mieli zapewnioną pracę, mogli godnie żyć, mogli pracować spokojnie. Cieszę się również z tej deklaracji pani Beaty Szydło, która na koniec właśnie już będąc młodzieżą powiedziała, że ona będzie dbała o to górnictwo. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że tego oczekują też. Córka górnika to jakby. Tak, córka górnika. Tego oczekują mieszkańcy województwa śląskiego, szczególnie tych terenów właśnie. Ja, na moim terenie jest około 11 kopalń, gdzie jest mój okręg wyborczy, także dla nas to jest bardzo ważne miejsca pracy. Ale z drugiej strony ja chciałam powiedzieć o rzeczy, która po prostu nieraz jest źle, jest przekłamana. Do górnictwa się nie dopłaca w istocie. To górnictwo wprowadza do budżetu państwa, jak to zostało wyliczone przez 10 lat ogromne miliardy złotych wpłacano do budżetu państwa. To nie jest tak, że Polska utrzymuje górnictwo. I dlatego też chciałam tutaj bardzo mocno podkreślić, że my musimy dzisiaj to górnictwo ratować, musimy odbudować. Ten pakiet klimatyczny, który też w ubiegłym roku w listopadzie został przyjęty, mówiący o 40%, jeśli chodzi o emisję CO2, ograniczeniu do 40%, to tak naprawdę jest likwidacja polskiego górnictwa. To górnictwa polskiego nie będzie, ani tego brunatnego, ani tego czarnego węgla, jeżeli nie będzie zmiany rządu, jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło rządzić, to nie będzie górnictwa. Więc o tym myślę, że wszyscy Polacy muszą pamiętać, bo górnictwo, węgiel to jest nasze bezpieczeństwo energetyczne, a likwidacja kopalń to likwidacja też miejsc pracy, to tak naprawdę katastrofa na Śląsku. Panie pośle, a jak jest z tym rolnictwem? Bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to dziwią się, że w ogóle no, co Unię interesuje rolnictwo w kwestiach klimatu. Wręcz zawsze mówiono, że polskie rolnictwo to jest właśnie no, skarb, bo mamy rolnictwo zróżnicowane, bioróżnorodność na wsi, prawda, a tutaj nagle się okazuje, że Unii przeszkadzają zwierzęta gospodarskie. No, wymyślono, znaczy na szczęście jest to tylko projekt. Pragnę podkreślić i uspokoić. Mam nadzieję, że to zakończy się tylko projektem, bo jeśli nam przyjdzie rządzić, to absolutnie nie zgodzimy się na te propozycje, które w tej chwili Unia daje. To znaczy chce rozszerzyć ochronę powietrza przed metanem no i dwutlenkiem węgla, ale przede wszystkim tu chodzi o metan, dotyczący tego, że metan jest składnikiem nawozów naturalnych, czyli odchodów zwierzęcych. I wymyślono, że żeby ograniczyć metan, to trzeba zredukować pogłowie bydła, pogłowie trzody chlewnej. No to no takich idiotyzmów, przepraszam za wyrażenie, no ja nie spotykam. Naprawdę można wiele różnych rzeczy, ale te ilości metanu, które wydalają zwierzęta, to są ilości tak śladowe. Przecież zawsze na kuli ziemskiej były zwierzęta, miały odchody, ale są lasy, pochłaniają te wszystkie rzeczy. Naprawdę, no nie dajmy się zwariować, więc mówienie o tym i nasz minister rolnictwa w ogóle milczy, nie protestuje. Dobrze, że będzie pewnie krótko, no bo jeśli mielibyśmy redukować o 30% pogłowie bydła i trzody chlewnej, no to dramat. Więc sądzę, że to jest na razie projekt i absolutnie na to zgody nie będzie. Bo proszę sobie wyobrazić, no, czy zwierzęta no, zatruwają nam środowisko tym metanem. Pan profesor Szyszko żartował, jak z nim rozmawiałem, to w ogóle jest bzdura, w wywiadzie do naszego dziennika, że niedługo to może Unia będzie chciała odstrzeliwać jelenie, sarny, bo też metan. Tak, no, niestety każde zwierzęta w odchodach swoich tam zawiera się metan. Ale zawsze, żeśmy ten naturalny nawóz wykorzystywali w rolnictwie, nikt nie płakał z tego. Ale chyba ktoś po prostu musi znów zarobić. Metan, to tak naprawdę i pakiet klimatyczny, tak. I właśnie ta kwestia, to
gdybyśmy pogrzebali tak rzeczywiście, gdzie te macki prowadzą, no to właśnie ktoś musi na tym zarobić i wielką kasę zbić. Przecież polityka klimatyczna tak w ogóle, to jest polityka globalna, więc tak. My w Unii Europejskiej, nie wiem, staramy się wyjść przed szereg, być takimi prymusami, a przecież Ameryka Południowa, Azja, Chiny i tak dalej produkują i dwutlenku węgla tyle, i metanu przy zwierzętach, bo to w Ameryce Południowej dużo więcej zwierząt. Jeszcze więcej, bo tam właśnie są wielkie hodowle. Tak, i tam nikt nie mnie ogranicza, a u nas no, takie pomysły się pojawiają, że no, różnych rzeczy mogą się spodziewać, ale tego, że akurat trzeba ze względów klimatycznych ograniczać ilość zwierząt hodowlanych, to naprawdę już trzeba mieć wyjątkowo pomysłowość, żeby coś ale takiego wymyślić. To też dowodzi, proszę Państwa, że no, trzeba jakiejś koalicji szukać w Unii, żeby te, no, powtórzę, te idiotyzmy, żeby po prostu blokować, bo teraz mówimy o tej sprawie, natomiast mogą się za jakiś czas pojawić różne elementy, czyli to też jest zadanie dla nowego rządu, budowanie takiej koalicji. Ale jest możliwe budowanie koalicji. Ja pamiętam w 2007 roku byłem na Radzie Ministrów Rolnictwa i tam był problem, zaczęliśmy dyskutować o kwotach mlecznych, żeby zachować. Więc wiele rozmów z różnymi krajami powodowało to, że wsparcie jak gdyby narastało. Niestety następny rząd to zaniechał i mamy uwolnienie kwot mlecznych, zrujnowany rynek mleka i tak dalej. Więc to wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć się starać, a nie być spolegliwym wobec Niemiec i Francji. Bo tak najczęściej bywa, że spolegliwość wobec Niemiec powoduje to, że później nawet Niemcy żałują swoich decyzji. Bo likwidację kwot mlecznych niemiecki minister rolnictwa teraz skrytykował i powiedział, że był to błąd. Tylko że jak kilka lat temu, to nie słuchał. Więc powinniśmy budować taką koalicję wokół siebie i naprawdę zachęcać inne państwa. No ale nie tak jak ostatnio, że budujemy wspólne zdanie w sprawie uchodźców z Grupą Wyszehradzką, a na końcu się w głosowaniu ich zdradza. No, no takich rzeczy robić nie można. No, to będzie trzeba odbudowywać stopniowo. Pani senator, 22 października, jeśli dobrze pamiętam, tak? Niedługo, za 3 dni górnicy, ale nie tylko górnicy ze Śląska przyjeżdżają do Warszawy. To jest taka demonstracja rozpaczy? No ja myślę, że tak. Myślę, że tak, bo wiemy, że ta władza, ten rząd już po prostu dochodzi do ściany. Ja myślę, że dzisiaj górnicy, którzy zostali oszukani, całe społeczeństwo śląskie zostało oszukane wtedy w styczniu podpisaniem tej umowy. Ewa Kopacz sobie zyskała kilka miesięcy czasu na to, żeby, no nie wiem, jeszcze jakieś może interesy pozałatwiać, być może. W górnictwie nic się nie zadziało w tym czasie. Nie ma nowej kompanii węglowej, porozumienie nie zostało zrealizowane i dzisiaj górnicy są bardzo rozgoryczeni, bo my też nie wiemy ostatecznie, co nam zostawia Ewa Kopacz, jeżeli tylko wyborcy pozwolą Beacie Szydło stworzyć rząd. Natomiast my jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, na wszystkie scenariusze i taki ten najbardziej katastroficzny, kiedy to faktycznie tych pieniędzy nie będzie w kompanii węglowej na wypłaty dla górników, ale też być może jakiś optymistyczny. Jesteśmy przygotowani, naprawdę wiemy, co mamy robić, tylko naprawdę wyborcy też muszą zadecydować. Panie pośle. Natomiast jeśli chodzi o tą manifestację w Warszawie, jeżeli rzeczywiście podjęto taką decyzję o przyjeździe do Warszawy, to naprawdę uwierzcie Państwo, że to znaczy, że jest bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo jeszcze 15 źle. Sekund dla Pana, bo czas nas goni. Tak, ale właśnie z tym górnictwem to jest tak, że niestety w styczniu pod wpływem strachu przed górnikami ten rząd kupił sobie czas, oszukał ich i powiedział, że no, przekształcimy, z tym, że praktycznie to przekształcenie oznacza, że zobowiązał się do zamykania tych kopalń w ciągu 4 lat, do końca 2018 roku. Trzeba się natychmiast z tego wycofać, zmienić zarządzanie kopalniami. Może się da uratować, bo teraz jest bardzo źle. Na grudzień ten rząd nie przygotował żadnych środków finansowych. No i tu niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Przypomnę, moimi gośćmi byli pani senator Izabela Kloc i pan poseł Henryk Kowalczyk, oboje Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również, z Bogiem. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem, miłej nocy.